Dzień dobry, witam Was smacznie, kochane kucharyczki, kochani kucharzykowie. Śledzik? Jak śledzik, to bez śledzika śledzik obyć się nie może. Dzisiaj zaproponuję Wam pyszny śledzik w musztardzie, ulubiony śledź mojego syna. Mam nadzieję, że ten śledź będzie Wam, przypadnie Wam do gustu. Robiliśmy już różne śledzie, przeróżniste, nawet w czekoladzie, pyszny. I nawet, choć wyście się bardzo śmiali, ja go bardzo lubię, śledź z kapustą pekińską i bananami. Wszystkie linki śledzików będziecie mieli pod filmikiem. Bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście robili śledzie, bo śledzie są zdrowe, bardzo fajna przekąska, no i tak jak mówiłam, śledzik bez śledzika obyć się nie może. Bardzo serdecznie Was zapraszam, życząc jednocześnie smacznego i fajnych ostatków w tym karnawale. No to cóż, zapraszam Was do mojej kuchni i tradycyjnie do roboty! Zaczynamy śledzia od sosu. 4 łyżki musztardy francuskiej. 2 łyżki musztardy Dijon. 3 łyżki własnego majonezu. Cztery łyżki gęstej śmietany. Czosnek. Ja tego czosnku daję takie 2 średnie ząbki. Można dać mniej, można dać więcej. Na pewno dodam trochę curry. Dodaję również posiekany koperek. Jak wiecie, ja uwielbiam zieleninę we wszelakich potrawach. Popieprzę sobie, co będę sobie żałować. Sprawdzę. Samą tą zalewę można jeść jako sos pycha. A teraz zajmiemy się zmarnowanymi śledziami. A co my tu mamy? Sosik musztardowy do śledzika. Mamy więcej? Nie mamy więcej. Dobry? Dobry, dobry, dobry. No to się cieszę. Jak widzicie, ten, który będzie pożerał najwięcej, mówi, że dobry. A jemu trzeba wierzyć, bo Michał to jest do jedzenia, ma długie zęby. Już oczyszczone ze skóry zmarnowane filety kroję na takie paseczki. Nie za duże, nie za małe, akuratne. Przełożę do mojego naczynia, który bardzo często używam do śledzia. Dodaję sosiszcze. Ubiorę jeszcze kilkoma gałązkami koperku. Dla efektu jeszcze dodam pietruszkę i wstawiam do lodówki. Ja teraz udekorowałam, bo właściwie dekorować powinno się tuż przed podaniem, no ale ja nie wiem, czy jak ja nie wyjdę z kuchni, czy ten śledź nie zostanie od razu pożarty, ale tak naprawdę to najlepsze będzie jutro, jak całą noc sobie przezimuję przykryty w lodówce. Życzę Wam smacznego, bo to naprawdę jest pyszny śledzik. No to cóż, zachęcam Was do zrobienia tegoż i innych śledzi, które już są na moim kanale. Tymczasem...